Roku, w trakcie egzaminu maturalnego jedno z zadań dotyczy jakiejś tam wersji równania, nierówności i należy rozwiązać no, najczęściej właśnie równanie stopnia wyższego często niż drugi. Tutaj mamy przykład takiego zadania, w którym należy rozwiązać równanie. I bardzo wiele osób rozwiązuje to zadanie mechanicznie. Czyli widzi dwa nawiasy. No to pewnie trzeba te nawiasy przez siebie wymnażać. No i następuje y, sytuacja. Wymnożone nawiasy, y, redukcja wyrazów podobnych, otrzymany zostaje z lewej strony równania wielomian trzeciego stopnia i stop. Dlaczego stop? bo okazuje się, że na poziomie podstawowym, y, według obecnie obowiązującej podstawy programowej, y, zdający nie musi umieć rozwiązywać równań trzeciego stopnia. Nie potrafi sobie z tym poradzić nie zna być może tabelki Hornera lub innych narzędzi, które pozwalają z takimi równaniami się uporać. Co jest źle? A no źle nie jest nic, tylko niestety przekształcenia, które zdający w taki właśnie sposób wykonał, uniemożliwiają mu rozwiązanie tego zadania. Co w związku z tym? No to jest taka sytuacja, którą często można zauważyć. Przychodzi nauczyciel do klasy i podaje Jakiś tam trójmian kwadratowy, i mówi, proszę policzyć współczynniki tego trójmianu. Pół klasy liczy wyróżnik tego trójmianu, czyli deltę. Coś, co nie jest zupełnie związane z treścią zadania, ale zakodowany został przez wiele powtórzeń proces obliczania wyróżnika we wszystkich zadaniach, które dotyczą trójmianu kwadratowego, to będzie w tym też. Podobną sytuację mamy właśnie tutaj na slajdzie. Mamy oto iloczyn dwóch nawiasów. No to skoro widzę iloczyn dwóch nawiasów, to wymnażam zgodnie z zasadami każde wyrażenie z pierwszego nawiasu przez każde wyrażenie z drugiego. Zapominając o tym, że kluczową informacją, która w tym równaniu występuje, jest fakt, że po prawej, z tego, po prawej stronie tego równania jest zero. Proszę Państwa, to zero ma ogromne znaczenie. Mianowicie właśnie na tym polega rozwiązywanie równań. Stopni wyższych niż 1, że staramy się doprowadzić to równanie do postaci iloczynu takiego, którego, w którym jedna strona będzie zerem, a druga iloczynem jakichś tam czynników. Bo zero ma taką własność ogromnie ważną, że jeżeli iloczyn czynników jest zero, to któryś z tych czynników musi być zerem. Jeżeli tylko o tym pamiętam, to przecież to zadanie rozwiązuje się natychmiast, skoro iloczyn 4 minus x razy x kwadrat plus 2x minus. 15 ma być zerem, to albo 4 minus x jest zerem, albo ten drugi czynnik jest zerem, a na to już mamy gotowe narzędzia. Pierwsze równanie to równanie liniowe, drugie to zwykłe kwadratowe, i teraz ten wyróżnik rzeczywiście do czegoś się przydaje. Jeszcze raz przypominam, y, ogromnie ważne jest traktowanie zadań w taki sposób, żeby ich nie rozwiązywać automatycznie i nie reagować w sposób no, taki wyuczony. Widzę coś, to od razu to, co mi się kojarzy, to robię. Zawsze ważne, żeby przeczytać dokładnie treść zadania.